Wakacje aktywnie spędzają również dzieci w gminie Pietrowice Wielkie. W stacji Kultura działa wakacyjna świetlica, w ramach której organizowane są zajęcia tematyczne. Stacja Kultura, działająca od niedawna w budynku byłego dworca PKP w Pietrowicach Wielkich, uruchomiła wakacyjną świetlicę dla dzieci. W ramach tej akcji odbyły się zajęcia kulinarne z ekodoradcą z Urzędu Gminy, podczas których dzieci mogły się dowiedzieć, jak samodzielnie zrobić masło, koktajl czy lemoniadę. Mamy część zajęć na stacji. Codziennie działa świetlica dla dzieci. Od godziny 10 do 16 dzieci mogą tutaj przychodzić i spędzają czas z paniami. Są przygotowane zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne, wyświetlamy filmy, gramy w gry planszowe, staramy się, żeby dzieci tych kilka godzin mogły tutaj spędzić w miłej i radosnej atmosferze. Będą warsztaty z panią Joanną Sztojer-Polańską, przewidywane są kolejne warsztaty z panią właśnie z panią Katarzyną Cyterą z ekologii. Zajęcia w świetlicy to nie tylko stacjonarne atrakcje. W wakacyjnej ofercie stacji kultury są również zaplanowane wyjazdy. Oprócz tego jeździmy na wycieczki. Wczoraj byliśmy w Fanzeum w Gliwicach, jutro jedziemy do Zochorzowskiego. W piątek będziemy odwiedzali Wojów Raciborskich, tam spędzimy cały dzień w grodzie. W przyszłym tygodniu przewidujemy wycieczki do Hoplandii w Opolu oraz pojedziemy do Raciborskiego Kina Bałtyk, z którym jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni. Oprócz tego dla młodzieży starszej jest przygotowany wyjazd na paintball do Rybnika oraz będziemy mieli festiwal kolorów tutaj, pierwszy raz w Pietrowicach. Zapraszamy serdecznie 29 lipca. Na zajęcia wakacyjne są jeszcze wolne miejsca. Zgłoszenie udziału odbywa się telefonicznie. Można również jeszcze zgłosić chęć udziału w wycieczce do kina, do Hoplandii oraz udział w zabawie paintball. Ponadto po południu w stacji Kultura dostępna jest siłownia oraz gry planszowe.